Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Ziółkowski i jestem partnerem BY Polska. Moim gościem jest Jarosław Smoła, CFO spółki inwestycyjnej z grupy Play. Będziemy dzisiaj rozmawiać o AI i Big Data w finansach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na newsletter EY Tech Insights. Link w opisie filmu. Cześć Jarku. Cześć Grzegorz. Miło mi, że przyjąłeś zaproszenie. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Tobą na temat AI i Big Data w finansach. I wydaje mi się, że jesteś najodpowiedniejszą znaną mi osobą do takiej rozmowy. Jesteś nie tylko CFO, który aktywnie korzysta z rozwiązań AI i Big Data, ale także jedną z niewielu znanych mi osób, która od kilkudziesięciu lat bawi się tak naprawdę cyframi i lubi pogrzebać w tych wszystkich detalach, które cyfr, które Big Data, które nowoczesnych rozwiązań dotyczą. Powiedz mi, jak widzisz dzisiaj to, co nas czeka, tą ewolucję, rewolucję AI, Big Data, jak to wykorzystywać w finansach, jak ludzie do tego podchodzą? Dziękuję za zaproszenie, Grzegorz. To fascynujący temat. Ja go uwielbiam, fascynuję się, czytam wiele różnej dostępnej literatury, faktycznie praktykuję. Ale też nie ukrywajmy, raczej patrzę na to z perspektywy tego, jak CFO, czy w ogóle finanse mogą z tego z tych rozwiązań korzystać. I jak rozumieć język, którym do nas mówią informatycy. I dlatego jestem przekonany, że żeby dobrze to rozumieć, to także należy tego dotknąć, należy sprawdzić, jak te dane powstają, kto jest właścicielem danych, jak one są zarządzane, jak są zabezpieczane, do czego służą, jak są ustandaryzowane. W tej sprawie jest mnóstwo różnej literatury. Temat jak najbardziej teraz na topie. Wszyscy chcą dyskutować o AI-u, o czatach, GPT, o wersjach 3.5, wersjach 4.0, więc o tym wszystkim chętnie porozmawiam. Ja widzę oczywiście zastosowanie ogromne. Sam z tego korzystam. Naście lat temu, jak wiesz, poznaliśmy się w Play'u wspólnie, razem wdrażaliśmy szereg różnych rozwiązań i w zakresie podatków, i w zakresie tego obszaru, za który byłem odpowiedzialny, w szczególności za ryzyka kredytowe, za zarządzanie fraudami, za obszar związany z księgowością. Już wówczas wiedziałem, że należy iść w tym kierunku, że należy wiedzieć, odkładać te dane, należy budować różnego rodzaju tak zwane data lake'i czy hurtownie danych, no zmuszać właśnie, ludzi tak. Do tego, żeby to standaryzować. Ja pamiętam te wspaniałe czasy, to było kilkanaście lat temu, kiedy wszyscy zaczynaliśmy i wszyscy wtedy dopiero widzieli, że to jest sam początek i takie rzeczy jak na przykład wykorzystanie uczących się algorytmów do identyfikowania fraudów w telekomunikacji, jeden z swoich koników. To było coś, co funkcjonowało zupełnie na początku. Jak to jest teraz? I czy ludzie, z którymi pracujesz, oni mają tego świadomość i wiedzą, jak wykorzystywać AI i wiedzą, jak wykorzystać Big Data, czy traktują to jako rodzaj takiego hype'u, tak jak mówiłeś, wszyscy o tym mówią, wszyscy to pokazują. Jak ty sobie z tym radzisz? To zależy od tak zwanej dojrzałości cyfrowej firmy. To akurat ten wątek też zgłębiam i nawet popełniłem kilka jakichś tam prac i modeli związanych z dojrzałością cyfrową różnych spółek. I akurat w telekomach świadomość i w ogóle w firmach technologicznych świadomość daty i ich zastosowania jest dość duża. Ludzie wiedzą, co z tym robić, jak sobie radzić, jak budować scoringi, jak budować algorytmy, jak wdrażać te rozwiązania związane z uczeniem się, i to autentycznie przynosi korzyść. Mamy mnóstwo tak zwanych proof of concept, z których niektóre z inwestycji, które dotykały zaawansowanej technologii, szczególnie związanej z predykcją fraudów, z predykcją zachowań behawioralnych bardzo często, takich analiz niedostępnych dla zwykłego ludzkiego oka, tylko maszyny i algorytmy mogą to zrozumieć, to przynosi autentyczne korzyści i możemy mówić w tym kontekście o monetyzowaniu danych. Ale z perspektywy finansisty kluczowe jest, żeby, a szczególnie tych osób, które zarządzają, bo nie mam wątpliwości, że to one powinny nadawać ton, odblokowywać taką kulturę patrzenia na dane,
z perspektywy tego, że to faktycznie są, jest to ropa naftowa w dzisiejszych czasach. Ważne jest, żeby puścić tę falę w ruch, żeby pokazać ludziom, jak to można wykorzystać, żeby udostępnić im te dane, żeby otworzyć te dane, żeby im pozwolić pracować, zdemokratyzować te dane. To też jest jeden z elementów dojrzałości cyfrowej firm. I wtedy, jak już otworzysz te wrota, to same owoce widzisz. W krótkim, mniej czasie, w dłuższym raczej horyzoncie, ale tak. To właśnie tu od razu pytanie, czy ja dobrze rozumiem, że jak ja teraz patrzę na ten świat, że AI jako narzędzie, czyli coś, co nam tak naprawdę te duże modele językowe otworzyły, gdzie AI troszeczkę istniejące już od lat zeszło pod strzechy, pokazały się interfejsy do komunikacji ze zwykłym człowiekiem, czy ten AI będzie takim kopilotem, pomocnikiem finansisty. Już nie mówię osoby, która jest super zainteresowana tematem, ale takim pomocnikiem normalnego, zwykłego specjalisty, żeby on potrafił korzystać z tych big data, żeby potrafił sobie tworzyć zapytania, żeby potrafił sobie interpretować dane. Czy to jest tak, że to dalej będzie funkcjonować w takim świecie osób naprawdę zainteresowanych tematem, a ludzie pracujący w księgowości, ludzie pracujący w podatkach, pracujący w windykacji, czy jeszcze w innych działach finansów będą tylko end userami, użytkownikami końcowymi, którzy no, będą coś dostawać, a nie za bardzo będą wiedzieli, czym to jest, jak to jest. To idzie w tym kierunku, że nie musisz być super specjalistą w kodowaniu, żeby korzystać z tych narzędzi. Szczęśliwie ostatnio, no nie wiem, czy możemy używać nazw firm, ale no chociażby w popularnym Excelu pojawiły się różne co-piloty, albo nawet w tych bardziej zaawansowanych wersjach już można korzystać z wtyczki Pythona. Więc ten, kto to rozumie, kto ma wysoką dojrzałość, kto lubi wejść w kody, to będzie jeszcze szerzej korzystał. Ale to nie jest konieczność. To jeżeli mamy dobrze ustandaryzowane dane, dostępne, otwarte, demokratyczne, w całej firmie dostępne, to to jest ważne, żeby te dane nie były tylko posilosowane trochę typu sprzedaż, dane o klientach dla sprzedaży, dane o kosztach dla finansistów, to powinno być zdemokratyzowane. I wtedy finansista na takich danych może bardzo dużo, jeżeli jest odpowiednio wykwalifikowany, umie skorzystać i potrafi zadać odpowiednie pytanie. W moim świecie podatkowym ja ciągle na to czekam. Ciągle czekam na coś, na tą automatyzację. Na to, żeby świat, jakby nie patrzeć, prawa i finansów, światy, które powinny działać na algorytmach i działają na danych, żeby w końcu udało się je wyrzucić z takiego manualnego procesowania, żeby w końcu udało się to wszystko w odpowiedni, wiesz, sposób przygotowywać, obrabiać. Gdzie twoim zdaniem są tu jeszcze przeszkody? Mamy 23, 24, zależy jak to liczy, rok XXI wieku, a ja ciągle widzę księgowych, ciągle widzę podatkowców, którzy na koniec dnia wyciągają z systemu dane i ręcznie coś muszą przerzucać i przyklejać. Gdzie to jest problem? To się zmienia. No problem jest w dojrzałości, i to nie tylko firm, w dojrzałości cyfrowej administracji państwowej, regulacji, i to nie tylko podatkowych, ale także prawnej, regulacji związanych z rachunkowością. Mówi się, że w tych dojrzałych, zaawansowanych systemach, rozwiązaniach czy administracjach nawet regulacje powinny być pisane tak, żeby nie tylko rozumiał to człowiek, ale przede wszystkim może właśnie ta sztuczna, aby można było regulacje zaimplementować do algorytmów. To jest trochę inne podejście. Jeżeli to zrozumiemy i faktycznie nasi regulatorzy, szeroko rozumiani, tutaj nie mówię tylko Sejm, rząd, ale także różnego rodzaju komisje na poziomie Unii Europejskiej. Jeżeli te regulacje będą szły w takim kierunku, żeby je otagować, zrobić algorytmy, myśleć w kategoriach algorytmów, to jesteśmy bardzo blisko takich rozwiązań, że będą to rzeczy, tak jak teraz, o których wspomniałeś, będą mocno zautomatyzowane. Tutaj za 5 lat będziemy w innym miejscu. Te rozwiązania polskie, JPK, CIT, JPK czy Księga Główna w XML-u, jako już bardzo zdigitalizowane formy, one dadzą efekty. To, co widzę, także w kontekście tej trochę nowej roli, w której już wyszedłem tak bardzo z działań na danych, tylko patrzę z perspektywy tego, co się dzieje w tych spółkach akurat, które z racji nowej roli kupujemy czy restrukturyzujemy,
to tam tę dojrzałość cyfrową bardzo widać. Są spółki, które absolutnie nic nie zrobiły w tej sprawie i właśnie pracują na wersjach papierowych, ale są spółki o tej samej wielkości, niemal z tego samego regionu, które co do zasady pracują na danych, Power BI-ach, różnych takich rozwiązaniach. Co o tym decyduje? Gdzie jest ten SOS, który mówisz dwie spółki, jedna taka, druga taka, ludzie. Bardzo podobne? Oczywiście, że ludzie, świadomość, tak. Dlatego jak się patrzy na tę dojrzałość, to tę dojrzałość trzeba pokroić na różne szufladki. Jedną z szufladek jest właśnie, są kompetencje cyfrowe, czyli taka trochę rola osób zarządzających wraz ze wsparciem tego obszaru people czy HR-owego. Tam trzeba myśleć w kategoriach zatrudniania i rekrutacji, szkoleń, odważnych szkoleń, takich, które pokazują, czym jest machine learning, co to jest data, jak je odkładać. A tu też podobają mi się takie przykłady związane takie z namacalnym biznesem. Wyobraźmy sobie jakąś farmę albo, nie wiem, uprawę tulipanów. Jeżeli ktoś jest zaawansowany, ktoś myśli takim data mindsetem, ktoś, kto to ma, no to jest zainteresowany tym, żeby zmierzyć, w jakiej temperaturze te tulipany się tam rozwijają, kiedy ktoś zasiał, ile to kosztowało, jakie są koszty, te dane wszystkie zbiera. Jeżeli te dane zbiera, to on sobie wypracuje taki fundament danych, z którym później skorzysta, nauczy swoje algorytmy. Natomiast na drugim końcu jest... Intuicja. Jest taki człowiek, który uprawia te tulipany, ale nie wie do końca, gdzie posadził, który rodzaj, nie wie do końca, w jakich temperaturach to się rozwijało, nie wie, jaka jest wilgotność, nie mierzy tego. Ważne jest, żeby zasiać, zebrać, sprzedać. No i taki ktoś nie zbuduje sobie przewagi konkurencyjnej. Ja to upraszczam oczywiście, ale jeżeli ktoś myśli w kategoriach data, to myśli od samego początku, zastanawiam się nad projektem, jak ja będę reportował dane, gdzie ja będę odkładał, kto będzie zabezpieczał te dane, kto będzie miał do nich dostęp. Jak będziemy robić te klastry różnego rodzaju związanymi z danymi. Jeżeli organizacja na każdym niemal etapie jest w stanie sobie taki model zarządzania danymi wdrożyć, czyli mówimy o tu w bardziej zaawansowanych firmach w tym kontekście, to owoce pozna szybko i będzie mieć przewagi konkurencyjne na pewno, więc to zależy. To ostatnie zdanie, jakbyś miał powiedzieć albo poradzić młodemu CFO, który dostał swoją pierwszą firmę w zarządzanie. Co on ma zrobić, żeby ta jego firma, organizacja była digital ready, digital savvy, jakkolwiek to nazwiemy. No jeżeli fakt... Jednym zdaniem. Dwoma. Musi rozumieć, albo powinien rozumieć język, dla takiego nowego CFO, Chief Data Officer na przykład, albo jakiś odpowiednik, powinien być głównym klientem, głównym partnerem. Oni się powinni dogadywać, jak odkładać te dane. Ten mindset datowy musi być mocny. Dopiero wtedy jest w stanie budować różnego rodzaju algorytmy, czy to środowisko i kulturę związaną z danymi. Wtedy ktoś taki ma od samego początku, ten fundament jest bardzo mocny i będzie zwycięzcą na koniec dnia. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za rozmowę i za te wskazówki. I liczę na to, ja naprawdę na to liczę, że ten nasz świat będzie oparty o takie prawdziwe, mierzalne wyniki. Szczególnie ten nasz świat finansowy. I cieszę się, że są tacy ludzie, którzy to rozumieją i pchają to do przodu. Dziękuję Ci, Jarku, za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie i trzymamy kciuki za rozwój tych kompetencji, w Polsce w szczególności. A Państwa zapraszamy na kolejny odcinek Przerwy na Trendy.